Okej, siemano, z tej strony ja ponownie. I właśnie dzisiaj dostał Eza LR AGL Gohan, który był jedną z bardziej hypowanych kart, moim zdaniem. Chyba zaraz po piątej rocznicy dałbym go. Przynajmniej z moich odczuć. No i dobra, no po prostu jest Eza. Teraz stakuje więcej, w ogóle lepsze staty, no to wiadomo. Ekwipunek wygląda w sposób następujący: 16 additional, 19 crit. Niestety nie miałem nic lepszego na additionale, bo po prostu dawałem mu wcześniej w kryty i dlatego jest tylko 16, ale i tak to jest dobrze. Linki 10. Karta należy do mnóstwa kategorii, to jest po prostu fantastyczne. Więc ta karta tak łatwo nie upadnie i do wielu eventów się przyda. I powiem tak, że pierwsza rotacja nie jest do końca taka, jaką bym chciał. Tylko jakby to zrobić? Robię chyba tak. Dla siebie te orby. Tak, dla niego mogą być te orby. I kolo jako floater będzie robić, więc będzie sobie latać między rotacjami. No i niestety tamtego Gohana muszę wywalić z rotacji z godami. Okej, okay. Ładnie wleciał unik. Jeden stack defa. Cyk. W sumie to nie jest za dobrze, bo nie dostał hita wcześniej i jego defensywa nie jest na takim poziomie, jakim bym chciał, ale 100 koła to i tak dobry wynik. Aż ze Voice Crackiem zajechało. Teraz Piccolo. W ogóle takiego pięknego multi zrobiłem. Yes, sir. Szkoda, że drugiego uniku nie zrobił. Jak jest sealowany, to w sumie nie ma problemu. Mogę to zostawić tak. 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 No i te AGL orby dla Gohana. Mam nadzieję, że transformację uda się ten pokazać. Warunki są takie średnie, bym powiedział. Ale biorąc pod uwagę, że teraz są gammy, Android 8, prawie cały Red Ribbon Army Red Zone jest oparty na Androidach, to ta transformacja powinna się udać. Nice, ładny unik. A, to nawet nie był mój. Nie patrzyłem chwilę. No, ale co tu powiedzieć. Gohan jest tak zbudowany, że na początku jest bardzo defensywny, stakuje defa, wiadomo, trochę atak, tam z pasywki, a później po transformacji jest po prostu bardzo ofensywny. Nie wiem, jakieś 15-20 milionów da się uzbierać, myślę, bez większych problemów. I triple superka, to mi się podoba. To mi się podoba, nawet bardzo. No i dobra. Bez super odsela. No i dobra. W ten sposób to chyba zrobię, bo wtedy będę miał Gohana w rotacji z Kid Goku, a Kid Goku daje mu supporta. Chyba zrobię tak. O, teraz się zestakujesz, ty dasz supporta. No i ty zrobisz superkę. No i jest pięknie. Ogólnie ten Gohan jeszcze jest o tyle fajny, że jakby to powiedzieć, dostaje większego boosta, jak jest Super Saiyan Goku w rotacji. A teraz po prostu tych dobrych Super Saiyanów jest dużo. Ten Karniwal Goku, Namek Goku, tylko że to już bardziej na drugi slot by wtedy leciał, ten Namek Goku. Co jest jeszcze? No nowy Karniwal STR, którego o dziwo mi się udało trafić w ostatni multi, jakie robiłem na nim. Ostatni multi. No i co? No jestem zadowolony. Jeszcze tak wspominając o tym STR Karniwal, to chyba na ten moment nie ma normalnego 200% lidera. Który chcę zostawić? Friendów czy mojego? A niech będzie Frenzik.
ma więcej defa, to jakby atakował z przodu superką, to lepiej to przygarnął. Okej. Tego eventu nie chcę przechodzić jakoś szybko, bym powiedział, bo chcę zobaczyć, jak bardzo może się nastakować ten Gohan. I mam nadzieję, że event pójdzie dobrze. Okej. I to jest rotacja, na którą czekałem. No i dobra. Gohan wcześniej zrobił 3 superki i jego defensywa wygląda 400 koła defa i jeszcze ma gardę. No to to jest coś fantastycznego. Tutaj nie chcę brać jakoś tych orbów fizycznych. Teraz chcę. 13. Damn! Ten Kid Goku, bo zamiecie. Kurde. Z jednej strony spoko, że zrobił ten unik, ale teraz by się przydał, bo by więcej damage'a zrobił. No ale cóż, poradzę. Tym razem unik chciał wejść. Aha, i teraz superka. Ale okej, okay. Ma gardę. 200? 70 koła, okej. Okay. 7 milionów. O mój Boże. Ale czemu taki dobry? Jeszcze raz. O tak. To mnie się podoba. To jeszcze jeden. Tak dla zachęty. Ha! Teraz chyba jego pasywka jest ten. Skończona. Chwilę, bo to było na atak czy na turę? Chyba na turę jednak. Okej, okay, 6 milionów. Nice. No może to też triple superka? Co prawda bez duplikatów, więc additionali nie ma. Ojojoj. I ten atak, który miał szansę na bycie super, nie siadł. Ale za to wyszedł unik, fajnie. I wlatuje Gogeta Blue. Nie jest w tym teamie, bo po prostu karty lubię. No i dobra. Piccolo ma tutaj latać. W ogóle tamto multi, o którym wspomniałem na STR Carnival Goku, to takie dobre, bo trafiłem nową LR-kę, duplikat do Gohana Trunksa AGL oraz duplikat do tego Piccolo i teraz jest na 79%. W większości uniki mu dałem. Z tego jestem po prostu zadowolony. No i dobra, tutaj zlecimy na full damage. No i tutaj Piccolo powinien dać sobie radę. W sumie to cel tej rotacji nie powinien jakoś przeżyć. No, dobrze. 10 milionów skromnie od Gogety. Skromniutko, jeszcze jakby additional walnął, to już... Już myślałem, że właśnie wleci ten additional, ale okej, okej. To nie jest jakiś problem, bo tutaj jeszcze additional ich się szykuje. Yes, sir. Pięknie. I dobra, ta faza Cella już powinna być skończona. I nie wiem, czemu widzę przez stery w OBS-ie. Dobra, ty chyba walnąłeś 6 superek? 5? I 540 koła. Damn! Dobra. Zrobię w ten sposób, że tobie dam tego jednego tech orba. Ha, dobra, bo to idzie na AGL-kę. No i dobra. Okej. Jak rzadko bym się nie obraził, jakbym dostał trochę więcej damage'a. Tutaj Goku porobi go mocno. Ładnie. O! Nic. 6500. Nice. Chwilę, następny będzie support Piccolo. Jeszcze jedna superka. Ale additionali mi robi. Jak wcześniej próbowałem nim coś przejść, to nie siadało. Jeszcze jeden? Nie. Okej. Teraz się wstrzymał. Tutaj niestety się nie zestakowałem z godami, więc... Nie, no dobra. Ten cel jest AGL, to damage jakiegoś nie dostaną. No, ale dostali jednak więcej niż myślałem. Okej. Ale się ślicznie zestakowali. Dobra, to w sumie... w sumie wezmę, tak zrobię.
No i niech poleci animacja. A! Przepraszam, na mesie kolega wysłał. Bo właśnie wysyłałem im tego Samona. Niech chłop zazdrości. No i dobra, tutaj gody porobią całkowicie. Dwa orby, tutaj 7 nie styknie. No właśnie, jest 6. A i Dokkan Mode będzie w następnej turze. Okej. To w sumie jakbym miał dostać damage'a, to w tej turze, ale wątpię, żeby to się stało. Chociaż jakby Gogeta zrobił... Nie. Jeżeli super atak będzie na Gogetę, to wtedy może. Nieważne. A jeszcze unik zrobił. 9,5 miliona. Ślicznie. Okej. I additional. Nice. No i dobra, wchodzimy już w ostatnie fazy tego eventu. Okej. Tutaj Karnywal Goku. No i właśnie, to jest piękne. Wszystkie linki mają aktywne ze sobą. No ale dobra, jak wygląda defensywa? O mój Boże! Wiem, że tura 9, ale ludzie, 760 koła defa? No, omaga! No, tutaj już Dokkan Mode glatuje. Więc w tej turze, jakbym dostał damage, to nie będzie to miało znaczenia. A, dokładnie. I tak by nie wystarczyło. Każda karta tutaj by bardzo dobrze przytankowała. W sumie nie klikam. No i co tu powiedzieć, no ta transformacja jest ciężka do zdobycia, no. Albo po prostu za dobry team mam. 8300. Jeszcze jeden super. Ile on będzie miał defensywy? 900 koła? 800? I jeszcze jeden super. Ale mam farta do tych adrenali teraz. Zmietli go z planszy w jednej turze. No, chyba że Piccolo zada za mało obrażeń. A już ma przewagę typu, to powinien. Jop. No i dobra, ostatnia faza. I to jest ostatnia szansa, żeby mieć damage. I to jest możliwe, że w tej turze to będzie. Czy ja ufam? No, redukcji nie chcę dawać. No to by się minęło z celem. Dobra, zrobię tak. No nie, nie wyłączyłem animacji. Dobra, poleci jeszcze raz. Asonde Yoru. No i dobra, no tutaj to zrobię w ten sposób, wymycie dużo orbów i ty, jeden rainbow. Dobra, mam nadzieję, że superki na końcu nie ma, bo ze zwykłych ataków myślę, że dostanie wystarczająco damage'a. Albo jak ten gody w środku dostaną. Okej. W sumie to powinienem ich zamienić miejscami. Okej, additional. Jeszcze jeden additional, nie superka. Unik, ładnie. Dawaj, dawaj. No dawaj superkę, tu. O Boże.
Jeżeli superka jest na końcu, to ja tego nie przeżyję. Serio, no? O mój Boże, no ale dobra, teraz Kid Goku jest w rotacji. I ile? Strzelam 900 koła. Milion! O mój Boże, robię screenshot. Później koledze wyśl. No to cóż. Showcase'ik skończy się bez tego. Bez... tej. Transformacji FSS 2. Milion defa. Zgarnął. I jeszcze 9 milionów damage'a. Masakra. I jeszcze additional. Ja nie wiem, czy teraz jakikolwiek przeciwnik w grze mógłby mu zrobić damage. Ile? Czyżbym dał radę? Nie no, w następnej turze to chyba by nie dało. Nie, ten Goku zrobi damage. No właśnie. No jeszcze additional walną. Nie, to już tyle z tego. Może jeszcze postaram się dorzucić materiał, jak jest ta transformacja, ale to była masakryczna. To była masakra, łatwiutki no item run. Także jak mi się uda zdobyć tą transformację, to jeszcze to wstawię do tego materiału, więc za chwilę wrócę. No, w sumie dla was za sekundę, więc zaraz wracam z dwóch. Okej. Włączyłem sobie Red Zone'a z gammami i jak widać udało się. Tylko, że tym razem jakoś mi się nie udało nastakować Gohanem, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że transformacja. No, ale na początku jeszcze inne active skille. Najpierw niech Goku poleci. No. Jakieś tam orby. I teraz ta transformacja, nad którą czekałem. Ogólnie to chyba nastakowałem się do 300 koła, będąc w niebazowej, jako SSJ. Tutaj 250, 8 orbów, byk, całkiem sporo leczenia, 304. No to nie jest jakiś dobry wynik, no ale lepiej mi się uzbierać nie udało. Okej, to jeszcze tutaj się ten Goku nastakuje. Mam nadzieję, że przeżyje atak od Gammy. Okej, przeżył. 17 milionów. 17! O Boże, ten KO screen. O mój Boże, damn! No, jeszcze Gogeta znowu. Powinienem wziąć jakiegoś Ghosta Shera czy coś takiego. Cały czas zapominam zmienić opcję z animacji. I to sobie poczekam. A to jeszcze ich active skill może. Cyk.
No i dobra. W tej turze paść nie mogę. Więc tutaj zrobimy tak. Podleczymy się Gogetą. Wezmę tą redukcję, tylko nie wiem czy jedną czy dwie. Jak się prezentujecie na końcu. Dobra, na stakowaniu jesteście lepiej niż myślałem. No i dobra. Dobra, testuję. Wywalone. Testuję moje szczęście, dobrze? Okej, additional od Piccolo. W sumie to jestem zadowolony z tego mojego builda. Additional uniki do Piccolo, więc... Dobra, Gogeta. Nie musisz się pan tutaj popisywać. Popisuj się, jeżeli chodzi o uniki, nie o damage. No to stanęło jednak o damage. Chociaż nie, on z superkami też defa sobie zwiększa, więc... W tym przypadku dobrze. Okej. Teraz... No to też unik. Dziękuję. Dziękuję. Okej. To też unik? Dobrze. Teraz gody trochę damage zrobią. Tego gammy nie ubił chyba. Nie ubił. Z triple superką nie ma szans. Okej. Triple superka to triple superka. Okej. Boziu, ja chcę tutaj paść. Tak swoją drogą... 300 koła, okej. Nie, no to nieważne co zrobię, ten... Karniewal Goku... Nie przeżyje tego. 11 orbów. Dobra, 300 koła, 11 orbów, sporo leczenia i 418. No jak chcę paść z tym revive'a, żeby revive'a zdobyć, to nie robię superki. Boże, zapomniałem, w tej turze jeszcze jest redukcja. Mam nadzieję, że ten Kid Goku nie ubije. Dobra. 21 milionów. Jeszcze additional 17. I jeszcze additional 18, boże. Ale bestia. To jest prawdziwy Beast Gohan, a nie ten fizyczny. No i koniec eventu. Nawet z revive'a nie musiałem korzystać. No to tak by się prezentowała mniej więcej ta karta. Zgaduję, że jak będą wylatywać kolejne filmiki z jakichś redzonów i tak dalej, to będzie jeszcze kilka okazji, żeby zobaczyć tego Gohana. Więc myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanie, no i widzimy się następnym razem. Także do zobaczenia i cześć!